Ten szuka, nie? Córki. K twym służbám, rytíři. Co se tady děje? Moje dcera Maruška mi utekla. To se děje. Lidi z hostince říkali, že tudy běžela s nějakým sígrem. A kousek odsud jsem našel její šátek. No, dobra. Aha. A proč za ní nejdeš? Šel bych, jenže prej je ozbrojený. A mám tu vůz a koně. Kdybych to tu nechal, tak mi to rozkradou. Je to tvoje dcera. To tu budeš stát a nic nedělat? A taky ona to neudělala poprvý, ale vždy se vrátila. Ale já potřebuju na Štemberg a ona furt nikde. Aha. To já znajde. Máme něco společného. Hledám toho chlápka, který utekl s tvou dcerou. Co? Ty ho znáš? Trochu. A je nebezpečný? Na tvém místě bych měl obavy. Ten Kubajs je zatraceně nebezpečný zloděj. Ježiši Kriste. Kuba, říkáš? To nezní jak jméno pro psance. Proto je tak nebezpečný. Lidi ho podceňují. Tak, dokładnie dlatego on nas wkopał. Zawsze jest taka czarna owca. I ten na przykład Niemowa też jest taki podejrzany, ale zobaczymy. On niby grał na fleciku. Jestli chceš, můžu se po tvý Marušce podívat. To bys udělal? Samozřejmě. Nie no. Pomoc bližnímu svému je přece moje křesťanská povinnost. Děkuju. Děkuju ti moc. Říkal jsi, že jsi tu někde našel její šátek? Jo. Hned tady za křovím visel na stromě. Podívám se tím směrem. Bůh tě opatru. No my už máme tyle hajsu, že jakbym chtěl, to mám nielimitowaną ilość, nie? Wystarczy do Przybysławic podjechać, ale tu już o hajs nie chodzi w tej grze, już dawno. Po wybudowaniu. Wypada to, że Jeniczek a Marzenka szli tudy. Dobra, szkoda, że nie mam takiej komendy szukaj dla orzecha. Ale to chyba później dopiero. Jakbym sobie wbił level, nie? Bo tam Teresa miała. Dobra, oni tutaj poszli w las. Ale nie widzę żadnych innych kolejnych śladów. Więc tak troszkę po omacku. Oj. Romantyka na skalce, jak to tak wypada. No może to nie jest nic dziwnego, tylko po prostu sympatia jego. Ja wam powiem, że to może być jakieś drugie dno. I fajnie gdyby miał, a nie, że on jest po prostu wariatem i nas sprzedał. Jeszcze uprowadza dziewki. Wolałbym, żeby tego nie robił. Bo się pogniewamy. Nawet Henryczek. Wójt Przybysławic. Się może zeźlić. Oj, się może zeźlić. Wychodzimy z tego terenu już, tak? Dobra, to idę poszukać od tego miejsca schadzki w inną stronę. Prosím, rozważte mnie. Tu ktoś gada. Oj. Dobra, jest obóz. Hej, Sandro! Kamaráde! What? No to ładnie. Nie muszę cię przywiązywać już. Może go przywiązała ta dziewczyna. Ještě, že seš tady, Jindro. Bál jsem se, že tady budu do soudného dne. Co tady kurva děláš? Zbalil jsem v knajpě jednu kost a chtěli jsme se někam uklidit. Jenže ta svině mě vzala šutrákem po palici. Sebrala prachy a zdrhla. Opravdu? A kudy šla? Nemám páru, ale hlavně daleko od svýho fotra, řekl bych. Ta se jen tak nevrátí. Potkal jsem už pěknou řádku šílených holek, ale tahle teda byla něco. Taky mi o ty prachy mohla říct a ne mi hnedka rozflákat hlavu. A ještě mě tady takhle nechat.
No i pěkně. Tady vidíš, jaký to je, když s tebou někdo vyjebe. Měla tě tím šutrem vzít pořádně. Poslyš, Jindro. Ta věc s Hagenem. Já nechtěl. Vážně. Ale vyhrožovali mi. A pak mi nabídli peníze. A u všech svatejch, Jindro, tolik peněz já v životě neviděl. Kuno mi nikdy nedal ani půl groš na starou běhnu. Jo, jo, srdce mi krvácí, to stačí. Řekni mi, kde najdu Hagena. Hagena? Pana Zoula. No, já ti to rád řeknu, Jindro. Vždyť jsme kamarádi, ne? No, pevně. Okej. Okay. Czyli nas sprzedał. Dobra, na razie zrozumienie. Kamarádi, to bych netvrdil. Ale řekněme, že tě chápu. Já věděl, že si budeme rozumět. Takže mě necháš jít, až ti to řeknu? Nechat tě jít? Koukám, že si tím šutrem dostal fakt pořádně. Jindro, mě je to strašně líto. Doopravdy. Já z nich měl hrozně nahnáno. Tomu věřím. Ale proč si nám o tom neřekl? Nemusel si nás zrazovat. Já nevím, já... Zazmatkoval. Prosím, pustíš mě? Nejdřív mi řekni, kde je Hagen, a pak se uvidí. Když jsem svázaný, tak ti nic nepovím. Je mi jasný, jak to skončí. Necháš mě tady schnít. Kuno je svíňom? Nie je svíňom. Proč si musel Kuna zradit? Mohl jsi ty peníze prostě vzít? Jo, přesně to by udělal Kuno. Ty jsi s náma byl jenom chvilku. Ale kdybys byl v družině díl, tak bys ho prohlíd. Kuno se tváří jako hotovej milosrdný anděl, ale je to stejná svině jako každý druhý lapka. Přečeš každý taky je tam. Co ty chceš? Seš nevděčný fracek, Kubajsi. Kluci ve tvým věku se dřou na poli nebo v dílně a taky se s nima nikdo nemazlí. Ty jsi dostal šanci, o který většina leda sní. A co jsi s ní udělal? Jo, jenže oni každý den neriskujou, že natáhnou brka v nějaký škarpě. Vtipný, že to říkáš, protože ses k té škarpě pěkně přiblížil. A pro co? Aby z pár dní prochlastal a nechal se obrat první mařkou, co ti vlezla do cesty? Nie, no jak on... Jak on nie zadba o siebie, to i tak ma... szansę w tej bandzie, nie? Bo on nie da rady w tym świecie. Tylko żeby mi nie uciekł. Dobrze, rozważu cię. Díky, Jindro. Ja wiedział, że mnie tu nenecháš. Dělej, vyklop to. Jasně, jasně. Hagen se chystá osobně vyrazit na samopše. Chce vypálit celou ves. Brzy. Ježiši Kriste. No jo, je to hrozný. Podívej, rád bych tady zůstal a promluvil si, ale... No, jestli je to všechno, tak bych radši šel. Ne. Kurczę, no przecież zdradził nas. Ale my też jesteśmy honorowi. Nie no. Ten Kuno mówił, że możemy zrobić z nim co chcemy. Wypadnij, než si to rozmyslím. Díky, Jindro. Máš to u mě, až se někdy potkáme. A že jsi dodržel slovo, tak ti povím ještě jednu věc. Jsem jedno ucho. Ty jsi s náma nebyl v táboře a Kuno si dával bacha, abys ho neslyšel, když o tom mluvil. Ale to poskakování proradská ho už pěkně sere. Není to poprvé, co pro něj dělá špinavou práci zadarmo. Takže jsem se o tom zmínil Hagenovi. A ten si pro Kuna připravil pěknou kopu peněz. Co? Chce podplatit Kuna? Jo. A jak znám Kuna, tak nebude mít problém si ty prachy vzít. To prdele! Říkám pořád, že je to svině. No nic, rád jsem pomohl. Takže radši už půjdu, než se tady objeví někdo jiný. Třeba se ještě někdy potkáme, Jindro. A oplatím ti to. Bez urážky, ale není to setkání, na které bych se těšil. Kurde.
Za wszelką cenę dotrzymaj słowa. Słowo harcerza. No, dotrzymają słowa. To też super ważne, ale... Kurczę, to on będzie chciał... się z nim dogadać. To teraz mamy niezłą zagwozdkę. Będzie trzeba jakoś to ukrócić. Żeby Radzik był zadowolony, nie? Bo tam banda bandą. Oni nas tak tutaj przyjęli. Śmiechy, chichy, ale... Ale musimy robić swoje. No to dobra, ruszamy na... kolejną misję. Ale już z nowymi doświadczeniami i wiedzą. No to wjeżdżamy jak zwykle. Do naszego kuna. Troszkę się dowiedzieliśmy. Udaj się na misję przeciwko Hagenowi Zulowi już. No i pięknie, czyli mamy ostatnią misję, proszę państwa. A co, oni śpią? Halo! Pobudka! Wstajemy! Dobra. Powiedzmy, że damy mu się wyspać. My jesteśmy w miarę przygotowani. No, czyli teraz chyba finał. Czas na finał. Czyli ten będzie chciał przekupić. Może będą jakieś różne opcje, nie? W tym zakończeniu. No to fajnie, fajnie. W takich RPG-ach fajnie, jak są jakieś wybory. Więc spróbujemy. Ja bym najchętniej to mu... ten głupi łeb rozwalił, ale zobaczymy. Znalazłem Jacka. Našel jsem Kubajse a vím, co má Hagen v plánu. No tak honem pověs. Zul má v plánu nájezd na samopše. Chce vést ten útok osobně. No vidím. A co ten Idáš? Co s ním proved? Nechal jsem ho jít. Cože? Neposral ses náhodou? Kvůli tý zrádný svini jsme všichni málem chcípli. V klidu. Dělám si srandu. Kubajse jsem se samozřejmě zbavil. No tak příště si nech tyhle pitomý fóry od cesty. O mrtvejch nežertuju ani já. Teď si osedlej koně a hned vyrazíme na samopše. Než půjdeme, Kubajs mi řekl další zajímavou věc. No, povídej. Říkal, že jsi si stěžoval na pana Racka a že bys raději odešel. Ale no tak, Jindro, ty to znáš. Já jsem pořád samá stížnost. No jo, jenže Kubajs to řekl Hagenovi. A ten si pro tebe nachystal úplatek. Nepovídej. Předpokládám, že pokud k tomu dojde, vzpomeneš si na svou přísahu Rackovi. Za koho mě máš? O majetek jsem sice přišel, ale moji rytířskou čest mi nikdo neveme. To bych si radši nechal pro sebe, za koho tě mám. Ale kdyby tvoje rytířská čest nestačila, upozorňuji tě, že pan Racek o tom ví. A pokud se něco podělá, tak... Dobrý, Jindro, nejsem blbej. Nezradit Racka. Jednoduchý, jak ta facka. Nejsem takový parchant, jak si myslíš. Teda aspoň doufám, že nejsem. Dobře, tak pojďme. Dobra. Wszyscy są dranie u nas. Ale jeśli będziemy mieli wybór, to jeszcze spoko. A jak on by na przykład wziął tą kasę, bez możliwości jakiejś tutaj konspiracji, no to by było srogo, nie? Ciekawe, ciekawe. Tamhle jsou. Vidím Zoulovu zástavu. Vypadá to, že chtějí vyjednávat, pane. Vyjednávat? Tak jo. Budem vyjednávat. Zdravím tě, pane Kuno. Já, pane Hagene. Dlouho jsme se neviděli, naposledy při dobývání Lacemboku, že? To už je pěkných pár let. Tenkrát jsme stáli na stejné straně. Pravda. Ale i dnes se můžeme rozejít jako přátelé. Nakonec můj spor není s tebou, ale s kobylou. Když máš spor,
s panem Kobylou, máš ho i se mnou. Mým úkolem je udržovat pořádek na jeho panství. A tvá přítomnost ten pořádek narušuje. Bez urážky, ale ty jsi jenom žoldnéř a pořádek udržuješ především ve svém měšci. Za to mě do sporu s Radskem Kobylou žene vyšší ideál. Radsek Kobyla ponížil a zostudil můj rod. Pověsil mého otce, náš hrad rozdrtil na prach a naše majetky rozdělil svým příbuzným a pohůnkům. A za to žádám spravedlivou odplatu. Ale ty, Mikuno, nemusíš stát v cestě. Já vím, proč si tě Radsek najal. Splácíš mu dluh. Pokud se nemýlím, není to poprvé a řekl bych, že to nebude ani naposled. Pravda je jednoduše taková, že za Radska bojuješ a přitom z toho nic nemáš. Ale když přijmeš moji nabídku, můžeš odejít jako bohatý muž. Co ty na to? Ale go pod włos poszedł? To nemůžeš udělat. Dopouštíš se běžného omylu, Indro. Je rozdíl mezi tím, co člověk nemůže a tím, co by neměl. No a v tomhle případě je ten rozdíl zrovna tak velký jako Hagenova nabídka. Nie no. Zapłacę ci a twój honor? Ostrzegałem cię. Ej, to jest jakiś taki nowy perk jakby, nie? Nemáš žádnou čest? Když se chceš prodat tomu, kdo nabídne víc? Spíš si konečně nechávám zaplatit. Radsek mi nikdy nenabíd ani floka. Protože mi dlužíš laskavost. Jo, ale taky mu ji splácím. Už po třetí. Já mám svědomí čistý. Řekni mi, Kuno, co podle tebe dělá dobrého žoldnéře? Kdybych to věděl, tak vlastním mramorový palác ve Vlachách, sedím na zlatý sesli a celý den chlastám víno. Ale teda základ bude, že by měl být schopnej v boji. Tak to vidíš ty. Ale ten, kdo si tě najímá, ten ocení hlavně lojalitu a to, že splníš, co si slíbil. Žoldnéř, který se točí za prachama jak korouhev za větrem, stojí leda tak za vilišprdel. To je všechno moc pěkný, ale jak jsem říkal, Radskovi už jsem splatil víc, než jsem dlužil, takže si s dovolením vemu tu hromadu peněz a pojedu do prdele. A co pak? Myslíš, že si tě ještě někdy někdo najme, až se o tom doví? S takovou kopou prachu mi to může být pěkně dlouho ukradený. Navíc s tím, jak se věci u tohohle kšeftu mají, to každej pochopí. Opravdu si myslíš, že pan Radsek a jemu podobní budou sdílet tvůj výklad žoldnéřské cti? Ani náhodou. Všichni uvidí, že jsi podvodník a podrazák a my s panem Radskem se postaráme o to, aby z toho nevyšel s čistým štítem. To mi jako vyhrožuješ? Říkej si tomu, jak chceš. No dobře. Zdá se, že ses něčemu přece jenom naučil. Takže zůstaneš? Samozřejmě. Mně to tak samozřejmě nepřijde. Ale no tak, Indro. Nebuď hned uražený a pojď to radši vyřídit s tím Hagenem. Dobra. Odvolaj se do honoru najemníka. Pravda, pane Hagene. Svou laskavost Radskovi nesplácím poprvý. A nebude to ani naposled. Taky mě ale zachránil před oprátkou a za to mu budu dlužný ještě dlouho. Tvá nabídka padá. Ale to stříbro si vemu. Ty chceš bojovat? Nebuď blázen. Bojovat nechci, ale to ty očividně taky ne. Jinak by ses mě nepokoušel uplácet. Takže zdá se, že síly jsou vyrovnány. Uvidíme, na čí straně je Bůh. Jak chceš. Jak chceš. Bitva. Kurde, ale
Oby ten Kuno nie zginął. O, mamy zapis. Dobra. To co, klepiemy tutaj tych pierwszych. Niepostrzeżenie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Żeby na tego Hagena jeszcze mieć jakieś siły. Kurde, ktoś mnie tu klepie. Niedobrze. No co, nasi tam giną czy co? Że tu trzech mam? Dobra, spoko. Kurde, staminki już nie ma. Dawaj, pomóż. Pięknie. Dobra, lecę na tego. O, jeszcze żyje. Ten jeszcze żyje. Honorowo, na plecy. Kurde, ale ten będzie mocny. Dobra, Kuno jeszcze żyje, super. No dobra, dawaj honorówkę. Tylko nas jest tam dwóch, nie? Trzech na jednego. Ale nie mogę pozwolić, żeby ten Kuno zginął. Dobra. Mamy go. Nawet cios miłosierdzia. Pokonaj ludzi Hagena. Elo. Dobra, co ty masz za łupy? Zgłoś się do pana Radzika. Dawaj łupy. Patrzcie. Kir z rodu. Kurde, biorę wszystko. Zgłoś się do pana Radzika. A ten miał jakąś tutaj tarczę, nie? To wziąłem? Tu jest jakaś zwykła tarcza, to nie. Jastrząb. Dawaj jastrzębia. Ej, a jak ten? Już pojechali? Czekaj, czekaj. Kurde, nie mogę biec sprintem. Dobra, może tam do obozu do nich podejdę jeszcze. Kurde, tyle koni tu zostało? Ale jaja. Nie orzech, nie teraz, no. Ej, ten orzech to naprawdę. Ej, to jest kamień. Dobra, kamień zginął. Kurde, kamień zginął i... Nie wiem, czy ktoś jeszcze... Sześć koła oni mają? Ja ci kręcę. Srogo, nie? Dobra, wytrychy sobie biorę. Tam pieniędzy to już w ogóle nie potrzebuję w tej grze, tak mi się wydaje. Obwieź. Obwieź zginął. Dobra, biorę niezłomnego. Najemnik. I najemnik. Dobra, to tu jest ok. No ciekawe tu rzeczy mają. Siekacz dusz. Siekacz dusz. A tutaj... Aha, mamy. Tarcza herbu szlachty Zul, czyli dostałem tą tarczę jego. No tu jakiś taki niezłomny jest i siekacz dusz. A to słabsze. No to dawaj na konia. I jeszcze jest jaszcząb. Dobra, no to tu już możemy biegać. No to chyba tyle, co? Elegancko. Tu jeszcze jakiś najemnik. A czy ten miał jakieś jeszcze tu bronie? Nie, tutaj broni jakiejś nie ma. Dobra, no to wracam do pana Radzika. Ja jeszcze bym tam do obozu może poleciał z nimi pogadać. No trochę nas zdziesiątkowało. Ale no co zrobisz? Bitwa to bitwa. Jan Niedźwiedź zginął. I tu są najemnicy. No to chyba trzech naszych zginęło. Dobra, tutaj jakieś konie są. Ale bitwa szybka. Szybka bitwa. No tutaj są konie. Dosiądź i ukradnij. No, tu można konia wziąć. A sprawdź konia. Tempo ma lepsze, odwaga, wytrzymałość, ładowność większa. No ale, nie będę konia kradł. Mam swojego, przywiązałem się. No to spoko, czyli tak.
jadę sobie do pana Radzika, ale tu jeszcze przez tą wioseczkę podjadę do nich, bo tu jest obóz, nie? To tu się zobaczymy. Pan Radzik wzywa. Udało się. No, witam, witam. Bóg z tobą. Z czym ci mogę pomóc? A w czym ja mogę pomóc? Pane, zbawiliśmy się Zoula. Konečně nějaká dobrá zpráva. Co se přesně stalo? Hagena jsme dostihli na polích u mrchojedů a došlo k boji. Kuno próbował cię zdradzić? No, w sumie nie. Byl to tvrdý boj, ale nakonec jsme zvítězili. Hagen padl. Dobře, samé dobré zprávy, Jindro. Nějaké ztráty na naší straně? A co Kunova družina? Někteří Kunovi muži bohužel padli. To je mi líto. Ale takový je úděl žoldnéřů. Nechť spočinou. Každopádně si za to zasloužíš odměnu. A děkuji ti, Jindřichu. Nevím, co bych si bez tebe počal. Znovu jsem ti zavázán. To prawda, wydaje się, że niewiele się dzieje beze mnie? Nie, nie, spokojnie, pokorny sługa. Díky, pane. Ale poradil bys jsi i beze mnie. Nebuď skromný, chlapče. Od té katastrofy ve Skalici mi nezbylo moc lidí, na které se mohu spolehnout. Teď běž a odpočín si. Děkuju, pane. Děkuju. 80 groszy máme obronę. Do zobaczenia. Banda Drani, zadanie wykonane. No to elegancko. Czyli nasz dodatek dobiegł końca. Więc mamy jeszcze dwa ostatnie. Tutaj jest z Janem Ptaszkiem, to sobie zostawimy na koniec. I tu jest w klasztorze z tą Johanką. To jest część tego dodatku również z Teresą. On jest podzielony na dwa jakby takie akty. Dwie różne historie, ale ja bym jeszcze tutaj sprawdził. To tutaj się zobaczymy. Ja pogadam tam z jakimś majstrem albo z Kunem, co oni sądzą o tej sytuacji. I tak sobie zakończymy już ten dodatek. No i jak tam w obozie? Kurde, niewielu ich tu jest. Z Kunem nie mogę pogadać już. Patrzcie. Nie jest rozmowny. Dobra, Kuno już nie chce rozmawiać, a ten majster? Stefan Lotka też nie. No to dobra, proszę państwa. Była bitwa. Ponieśliśmy straty. Ale oni większe. Czyli jest zwycięstwo. Tutaj mamy bardzo trudne, to już nie będę ich okradał. No to myślę, że zakończyliśmy ten dodatek Banda Drani. Teraz widzimy się... Myślę, że w klasztorze. Tak, zrobimy sobie zadanie z Johanką. Zobaczymy, jak to wygląda, a to już sobie zostawię. Myślę, że po dodatku z Janem Ptaszkiem. Także ja pewnie te rzeczy to sobie poza odbiorę. No. I się widzimy pewnie na tym questie już, jak będę miał przebrania. No to cóż, ruszamy do klasztoru. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!